Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski. Witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych, a dziś razem ze mną w studio Jarosław Buzalewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Tak patrzę, czy nie chodzi Pan z centymetrem u paska, żeby odcinać każdego dnia jeden centymetr jako jeden dzień, który dzieli nas od największej chyba plenerowej imprezy w naszym mieście, czyli Dni Wałbrzycha. Tak, rzeczywiście jest to prawie jak w wojsku, codziennie jeden dzień i zbliżamy się do najważniejszej, największej imprezy w Wałbrzychu, a kto wie, czy nawet nie w regionie. W tym roku nowa formuła, nowe miejsce, wiele atrakcji, ale myślę, że będzie czas, żeby o tym wszystkim za chwilę opowiedzieć. Dokładnie, bo same nowości. Zacznijmy od chyba rzeczy najważniejszej, czyli od zmiany miejsca. Nie widzimy się już na Piaskowej Górze. W tym roku największa impreza w Wałbrzychu, Dni Wałbrzycha, nie na Piaskowej Górze, natomiast na stadionie w dzielnicy Biały Kamień, na stadionie w bardzo bliskim sąsiedztwie nowoczesnego kompleksu sportowego, w bliskim sąsiedztwie Aquazdroju. Główne centrum imprezy to stadion, stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji, natomiast również za stadionem, na terenach przyległych, będziemy rozgrywać balonowy turniej Polski. W bliskim sąsiedztwie kompleksu sportowego będzie ustawiony potężny lunapark. Zapraszam, 6-7 września naprawdę będzie wiele, wiele ciekawych rzeczy tam się działo. Skąd decyzja o tym, żeby przenieść imprezę, która przecież dobrze funkcjonowała na stadionie przy ulicy Kosucińskiego? Funkcjonowała bardzo dobrze, natomiast ja już w latach wcześniejszych sygnalizowałem, że powoli zaczyna nam brakować miejsca. I przede wszystkim w tej nowej lokalizacji, czyli w dzielnicy Biały Kamień, będziemy dysponować większym terenem. Będziemy mogli ustawić jeszcze więcej urządzeń typu Extreme. Będziemy mogli zorganizować balonowy turniej Polski. I tutaj najwięcej miejsca właśnie potrzebujemy na organizację balonowego turnieju Polski. W tym roku zarówno ze stadionu, jak i z terenów przyległych do stadionu będą startować balony, a jeden balon potrzebuje około 30 metrów kwadratowych. Ale również chcemy jeszcze raz Wałbrzyszanom pokazać nowe, wspaniałe centrum rekreacyjno-sportowe. Na Dni Wałbrzycha przyjeżdża dużo gości z innych miejscowości, miejscowości aglomeracji wałbrzyskiej, dlatego też postawiliśmy bardzo mocno na promocję tego nowego miejsca, na promocję nowego kompleksu. Myśli Pan, że uda się wyciągnąć wałbrzyszących tradycyjnych sypialni, czyli z Piaskowej Góry i Podzamcza? Tak, myślę, że uda się wyciągnąć Wałbrzyszan. Myślę, że przyjadą do nas chociażby w dniu pierwszym, czyli w piątek na koncert zespołu NA, czy w dniu drugim na koncert Julii, ale również przede wszystkim na balonowy turniej Polski, bo oprócz takiej części rekreacyjnej będzie można zobaczyć, jak te balony startują. Będzie można również takim balonem się przelecieć. Będą organizowane dodatkowe pokazy, ale również to przede wszystkim część sportowa, czyli rywalizacja, czyli loty na czas. Mamy także bardzo ciekawą propozycję dla Wałbrzyszan. Trzeba będzie wypatrywać niebo w samym Wałbrzychu, a także w okolicach 15 km od Białego Kamienia. I kto pierwszy wypatrzy replikę, starą replikę balonu braci Mongofie, pojedzie za ekipą, która to właśnie tym balonem będzie lecieć i przywita z powrotem ten balon na ziemi, otrzyma niespodziankę od ekipy, otrzyma niespodziankę od pilota. Balon będzie zobaczyć łatwo, bo jest po pierwsze mniejszy od współczesnych, po drugie ma charakterystyczny granatowo-złoty kolor, no i wyróżniał się będzie chyba spośród tych innych olbrzymich niekiedy balonów, które będą brały udział w tych zawodach. Jest on bardzo oryginalny. Warto odwiedzić naszą stronę internetową i zobaczymy już wkrótce właśnie, jak ten balon będzie wyglądał. Wypatrujmy niebo, bo niespodzianka jest bardzo, bardzo ciekawa. Powiedział Pan już krótko o dwóch największych gwiazdach tegorocznych Dni Wałbrzycha, Enej i Jula, ale to nie wszyscy, którzy pojawią się na scenie. Do Wałbrzycha przyjedzie także zespół Kiriam, pojawi się Gromi z nowymi aranżacjami, jak i również chcemy pokazać bardzo zdolnych, utalentowanych mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej. Stąd też bardzo wiele jest punktów poświęconych projektowi Wałbrzych ma talent. Wszyscy utalentowani wałbrzyszanie, wszyscy utalentowani mieszkańcy aglomeracji wałbrzyskiej, którzy
wzięli udział w tym naszym projekcie, którzy zostali nagrodzeni, również zaprezentują się szerszej publiczności. A poziom w tym roku był ponoć znacznie lepszy od ubiegłorocznego. Staramy się z roku na rok podnosić poprzeczkę naszego konkursu, ale również odkrywamy nowe talenty i dużo nieoszlifowanych jeszcze talentów, bardzo zdolnych zespołów, bardzo zdolnych grup pojawiło się na przeglądzie i tych wszystkich właśnie laureatów będziemy mogli zobaczyć podczas zbliżających się dni Wałbrzycha. Czy już wiadomo, czy do Centrum Aquazdroju z poszczególnych dzielnic miasta będą kursowały specjalne autobusy, czy to jest jeszcze w trakcie ustalania? Namawiamy mieszkańców Wałbrzycha, żeby nie przyjeżdżać samochodami na dni Wałbrzycha. Biały Kamień będzie bardzo dobrze skomunikowany i autobusami komunikacji miejskiej będzie można dojechać na największą imprezę w mieście. Trwają właśnie teraz takie ustalenia. Tak, żeby też można było później spokojnie wrócić, prawda? Tak, na pewno w tych takich najciekawszych momentach Dni Wałbrzycha będzie można dojechać, żeby zobaczyć, czy chociażby główne koncerty, czy koncerty, jak już wspomnieliśmy, laureatów projektu Wałbrzych ma talent, jak i również dobrze i bezpiecznie wrócić. Mówimy o dniach Wałbrzycha, które są tak naprawdę taką wisienką na wakacyjnym torcie, ostatnim akcentem wakacyjnym, a przecież jeszcze cały czas w obu wokowskich ośrodkach i na Piaskowej Górze i na Białym Kamieniu trwają wakacje z Wokiem. Jeszcze ostatnie dwa tygodnie możemy cieszyć się wakacjami i ten zbliżający się tydzień będzie taki fotograficzno-krajoznawczy, a następny kulturalno-kulinarny. Odsyłam na naszą stronę internetową, tam wszystkie szczegóły. Dzieci, młodzież znakomicie bawią się. Codziennie do naszego ośrodka przychodzi grupa kilkudziesięciu osób. Gdyby była możliwość i więcej miejsc, tych dzieci z pewnością byłoby więcej. Tak też myślę, no ale mierzymy w miarę możliwości. Wszystko przed nami. Co jeszcze wydarzy się w najbliższym czasie w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury? Najbliższy piątek to podsumowanie projektu polsko-czeskiego, projektu organizowanego wspólnie z naszym partnerem, Ośrodkiem Kultury Adalbertinum w Hradec-Kralowe, projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, sąsiedzi, jak to jest przy granicy. W piątek o godzinie 21.30 zapraszam do Amfiteatru Styk, koło Teatru Dramatycznego w starej części miasta. Tam pokażemy czeską, znakomitą produkcję Wycieczkowicze, a projekcję tej produkcji poprzedzi wyświetlanie filmów, które zostały zgłoszone do konkursu właśnie o tematyce sąsiedzi, jak to jest przy granicy. Otrzymaliśmy 9 produkcji z Czech, 3 produkcje z Polski, w tym jedna z Wałbrzycha i te najciekawsze, te właśnie produkcje nagrodzone chcemy tego wieczoru pokazać. To będą ciekawe obrazy. Miał Pan już okazję oglądać. Nie tylko ja, ale wszyscy możemy te obrazy oglądać. Na naszym fanpage'u na Facebooku również publiczność może zapoznać się z wszystkimi produkcjami zgłoszonymi do konkursu. Co więcej, publiczność może oddać swój głos i co więcej, podczas tej gali właśnie piątkowej wylosujemy jedną osobę, która oddała głos i ona również otrzyma nagrodę, bardzo atrakcyjną nagrodę. To trzymamy kciuki za to, by pogoda dopisała, by nie padało, by ta impreza w amfiteatrze mogła się odbyć pod gołym niebem. Jeżeli się okaże, że pogoda nie będzie nam sprzyjać, chociaż prognozy wskazują, że będzie ciepło, będzie słonecznie, to wtedy gala, wtedy również projekcja filmu Wycieczkowicze zostanie przeniesiona na Biały Kamień do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, ale uważamy, że nie będzie takiej potrzeby. Mamy taką nadzieję. Jeszcze jakieś atrakcje w zanadrzu? Sierpień jest miesiącem kameralistyki od lat. Już po raz 10 w Zamku Książ odbywa się. Mówię odbywa, bo to już trwa, to już zaczyna się. Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble imienia Księżnej Daisy. W tym roku wiele ciekawych wydarzeń, koncertów, również pokazy teatralne. Zapraszam do Zamku Książ. Sierpień
to już także taki moment przygotowywania, opracowywania nowych propozycji, z którymi zwrócimy się do Wałbrzyszan, a taką główną, najciekawszą, codzienną propozycją jest powstająca w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury Wałbrzyska Szkoła Talentów. Jest to bardzo nowa, taka nowoczesna formuła codziennych zajęć. Te zajęcia kierujemy do dzieci, do młodzieży, jak i również dla dorosłych. Oferta jest bardzo bogata. Wiele nowych propozycji się pojawia. To na przykład wideo clip dance, to będą warsztaty florystyczne, czy projektowanie mody, czy lady styling. Warto zaglądać na naszą stronę, warto pytać naszych instruktorów, zapisywać się na te zajęcia. Również Wałbrzyską Szkołę Talentów będziemy bardzo mocno promować podczas Dni Wałbrzycha, jak i w samym wrześniu. Wszystkie zajęcia będą miały charakter otwarty, będzie można przyjść, zobaczyć, a jeżeli któraś z tych form, a wierzę, że tak będzie, spodoba się, to zapraszamy do zostania z nami aż do końca, aż do czerwca. Wałbrzyska Szkoła Talentów zakończy się pokazem i wszyscy uczestnicy tej szkoły, uczniowie, nie chcę używać tego słowa, ale prawie uczniowie tej szkoły na zakończenie naszego właśnie roku szkolnego otrzymają certyfikaty. Z pewnością spotkamy się na początku września, by przybliżyć poszczególne formy aktywności proponowane przez WOK na cały najbliższy rok szkolny, a już dzisiaj zapraszamy i na Dni Wałbrzycha, i na finał polsko-czeskiej imprezy Sąsiedzi, jak to jest po obu stronach granicy, także na festiwal kameralistyki imienia księżnej Daisy do Książa. Sierpień, końcówka sierpnia, początek września, przebogaty w imprezy w naszym mieście. Zapraszam bardzo serdecznie. Ja myślę, że zarówno i melomani, i kinomani, jak i również miłośnicy wszelkiego rodzaju innych rozrywek znajdą coś w Wałbrzychu dla siebie. A zapraszał i polecał Jarosław Buzarewicz, szef Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.